Co dalej z Cristiano Ronaldo? Ostatnio zapowiadałem wam materiał, w którym poruszymy aktualną sytuację Cristiano pod względem jego dalszej kariery, a w zasadzie to i końca. Wydaje się, że Portugalczyk w futbolu już nic więcej nie musi, chociaż on sam jest innego zdania. Niesamowite jest to, że 39-letni piłkarz, który już teraz jest żywą legendą i wygrał prawie wszystko, co było do wygrania, to wciąż chce grać i rywalizować na najwyższym możliwym poziomie. Mimo takiej kariery i takiego sukcesu, to wciąż nie ma dość. Najchętniej Ronaldo to grałby w piłkę całe swoje życie, a jedyną przeszkodą jest czas, który mija bardzo szybko. Dopiero co oglądaliśmy go wygrywającego Ligi Mistrzów czy Złote Piłki. Ale niestety jest to już ostatni rozdział kariery tego geniusza. Znając ambicje Cristiano, no to można się domyślać, że latem tego roku zobaczymy jego ostatni Last Dance na Euro w najlepszej możliwej odsłonie. Wiedząc, że już nigdy nie zagra na Mistrzostwach Europy, to będzie chciał zaznaczyć swoją obecność i pożegnać się tak, jak robią to legendy. Jednak co będzie po Mistrzostwach? Czy kolejny sezon będzie ostatnim w karierze Portugalczyka, czy jednak znajdzie on siły, żeby grać aż do 2026 roku, kiedy to będzie rozgrywany mundial. O tym wszystkim oczywiście w dalszej części tego odcinka. Będzie mi bardzo miło, jak zostawisz lajka dla zasięgu oraz subskrypcję na kanale Czysta Piłka. Z góry za to bardzo dziękuję i bez zbędnego przedłużania wracamy już do tematu. Cristiano Ronaldo na początku 2023 roku trafił do Saudi Pro League. Tym samym zakończyła się jego przygoda z europejską piłką. W sumie przygoda to nie jest dobre określenie w tym przypadku, bo bardziej pasowałoby kompletna dominacja. Ponieważ Portugalczyk zostawił za sobą multum rekordów, które wydają się nie do pobicia, no i w wielu klasyfikacjach wciąż zajmuje pierwsze miejsce. Cały ten transfer przebiegał w bardzo nerwowej atmosferze, po tym jak Ronaldo w wywiadzie z Piersem Morganem zdecydował się wziąć na siebie odpowiedzialność i na rzecz dobra Manchesteru United wyjawił prawdę na temat zarządu, trenera, niecodziennych praktyk, braku rozwoju oraz ogólnie takie rzeczy, które wpływają na fakt, że United jest w takim miejscu, w jakim jest. Ponieważ od tamtej pory na Old Trafford kompletnie nic się nie zmieniło, a można powiedzieć, że jest nawet gorzej. No i to nie jest żadna opinia, tylko po prostu fakt. To, co wtedy mówił Ronaldo, wcale nie było czymś nowym. Te same wątki poruszały chociażby tak ważne postacie jak José Mourinho czy Zlatan Ibrahimowicz. W końcu prawda boli najbardziej i w tym przypadku zabolała tak mocno, że współpraca między klubem z Manchesteru a ich największą legendą dobiegła końca. Niestety to wpłynęło na to, że Ronaldo zdecydował się na transfer do Al Nassr. I oczywiście mówię niestety, patrząc z perspektywy europejskiego kibica. Mimo to, to wciąż jestem przekonany, że 39-letni Cristiano prezentowałby się na przyzwoitym poziomie, gdyby grał w jakiejś dobrej europejskiej drużynie. Jednak o tym się już nigdy nie przekonamy. Chociaż jeszcze kilka miesięcy temu pojawiła się perspektywa wypożyczenia Ronaldo do Newcastle United. W tamtym czasie hiszpańska marka oraz kilka innych mediów podawało informację, że w kontrakcie Ronaldo z Al Nassr znajduje się specjalny zapis, zgodnie z którym Ronaldo mógłby dołączyć do Newcastle United, jeżeli tylko klub w przyszłym sezonie zagwarantuje sobie występy w Lidze Mistrzów. Ta informacja bardzo szybko obiegła cały świat i dała nadzieję wielu kibicom Portugalczyka, że jeszcze zobaczymy go w Europie. Zapytany o te doniesienia został także trener Newcastle, który w jasnych słowach niestety zdementował te plotki. Tutaj przytoczę wam jego wypowiedź. Życzymy Cristiano wszystkiego najlepszego w jego nowym rozdziale w karierze, ale z naszej perspektywy nie ma w tym prawdy. Trzeba zejść na ziemię i szukać nowych, młodych zawodników, którzy mogą się rozwinąć. Dlatego temat ewentualnego powrotu Ronaldo do Europy niestety upadł. Sam Cristiano nie ukrywa, że transferem do Arabii Saudyjskiej wykluczył się już na dobre z gry w europejskich zespołach. Portugalczyk jest tego świadomy, ale sam przyznał, że w europejskiej piłce osiągnął już wszystko, dlatego właśnie zdecydował się na skorzystanie z oferty klubu z Arabii Saudyjskiej. I szczególnie tutaj zaznaczam, że klub z Arabii Saudyjskiej, a nie tylko i wyłącznie Al Nassr, bo każdy doskonale już wie, że samo Al Nassr nie byłoby w stanie pozwolić sobie na ściągnięcie piłkarza takiej klasy jak Ronaldo. O tym już wielokrotnie rozmawialiśmy na kanale Czysta Piłka, ale żeby zupdate'ować i nawiązać, no to tutaj chodzi tylko o to, że Arabia Saudyjska jako państwo inwestuje ogromne pieniądze, żeby rozwinąć turystykę i w szczególności sport. W końcu chcą również zorganizować Mistrzostwa Świata, także stąd to wszystko. Stąd te wielkie pieniądze i te wielkie transfery. Ale wracając do Cristiano, to porozmawiajmy teraz o tym najważniejszym. Czyli kiedy nadejdzie koniec jego kariery. Niedługo nadejdzie ten moment, w którym niestety Cristiano Ronaldo postanowi zejść ze sceny. Na ten moment wiemy, że Ronaldo karierę zakończy w swojej aktualnej drużynie, czyli właśnie w Al Nassr. Tym samym niestety nie uda mu się już dotrzymać obietnicy, którą dał swojej mamie. Mówiąc wtedy, że zakończy profesjonalną karierę w barwach Sportingu Lizbona. Maria Dolores dos Santos Aveiro, czyli mama piłkarza, powiedziała kiedyś publicznie, że jej największym marzeniem jest to, by jej syn na koniec kariery wrócił do Sportingu Lizbona. Ale w życiu, jak i w piłce nożnej, po prostu pewnych rzeczy nie da się dokładnie zaplanować. Spójrzmy na to z perspektywy zawodnika. Oczywiście Ronaldo sam zabrał głos w tej sprawie i tak brzmiała jego wypowiedź. Powrót do Ligi Portugalskiej nie ma żadnego sensu. Niedługo skończę 39 lat. Ten i następny sezon spędzę w Arabii Saudyjskiej. To jest to, czego obecnie chcę. Fantastycznie byłoby, gdyby udało mi się kontynuować karierę po 40. Ponowna gra w Portugalii jest jednak niemożliwa. Jak
zauważyliście, to w tej wypowiedzi Portugalczyka można jasno odczytać, że chce on kontynuować karierę po 40 roku życia, ale zdaje sobie sprawę z tego, że będzie to bardzo ciężkie wyzwanie. Wyraźnie również zaakcentował fakt gry w Arabii Saudyjskiej podczas aktualnego, no i następnego sezonu. Umowa Cristiano Ronaldo z Al Nassr wygasa na koniec czerwca 2025 roku. Wiele jednak wskazuje na to, że kontrakt zostanie przedłużony. Ani Al Nassr nie chce rozstawać się z piłkarzem, ani on szczególnie nie zamierza tego robić. Także umowa będzie przedłużona do 2026 roku. Będzie to szczególnie ważne dla Ronaldo z jednego powodu. Ma on bowiem wielkie ambicje, by wystąpić na Mistrzostwach Świata w 2026 roku. To właśnie wtedy będziemy mieli do czynienia z Last Dance Cristiano Ronaldo. Tak będzie wyglądał ostatni rozdział tej legendarnej kariery. 24 lata na szczycie futbolu. Jego kariera to nie tylko imponująca lista tytułów oraz rekordów, ale także historia niezłomnej determinacji, niespożytej pasji i niewątpliwie ogromnej ciężkiej pracy. Od portugalskich ulic po światowe stadiony. Ronaldo pozostawił nieusuwalny ślad w sercach fanów i historii futbolu. Portugalczyk jest pierwszym piłkarzem, który osiągnął tak duży sukces na wielu płaszczyznach. Świadczyć może o tym fakt, że Ronaldo ma najwięcej obserwujących na Instagramie. I wiem, że jak śmiesznie by to teraz nie zabrzmiało, co powiedziałem, no to chodzi mi tutaj tylko o fakt, że pokazuje to, jak wielki impact Ronaldo wywarł w popkulturze, no i przyczynił się, że ludzie, którzy nawet nie za bardzo interesują się piłką nożną, to zdają sobie sprawę z tego, kim jest Ronaldo, a jego postać kojarzy się z niesamowicie ciężką pracą, ogromną inspiracją czy sukcesami. Zainspirował naprawdę miliony osób. Wielu młodych topowych piłkarzy otwarcie teraz przyznaje, że dorastając podziwiali oraz kibicowali Ronaldo. Tak chociażby było z aktualnie najlepszym piłkarzem na świecie, czyli Kylianem Mbappé. To, że koniec kariery Ronaldo nadejdzie do nas znacznie szybciej niż nam się wydaje, nie musi oznaczać końca jego wpływu na świat futbolu. Jego wielka kariera dobiegnie końca, ale jego dziedzictwo pozostanie nieśmiertelne. Jego nazwisko już będzie zawsze żywe, a jego wpływ dalej będzie kształtował oblicze tego pięknego sportu. Cristiano Ronaldo, ikona futbolu, odchodzi, ale jego legenda pozostaje wieczna. Chociaż tak na dobre to tylko odchodzi z europejskiej piłki, bo mistrzostwa będą ostatnią okazją, żeby zobaczyć Ronaldo na tak typowo europejskich boiskach, to jednak ciekawi mnie również, czy po 2026 roku, kiedy będziemy już po zakończeniu kariery Ronaldo, to czy będzie on dalej planował działać blisko piłki nożnej i czy spróbuje się chociażby w roli trenera albo jakiegoś działacza w klubie. Szczególnie pamiętając finał Euro 2016, kiedy Ronaldo pokazał, jak wielkim liderem potrafi być, nie tylko na boisku, ale również w szatni. W mojej opinii to Ronaldo świetnie by się właśnie odnalazł w roli trenera i mógłby być naprawdę topowym menedżerem. Jednak nie ma co teraz tak bardzo wybiegać w przyszłość. Najprawdopodobniej będziemy mieli okazję oglądać Ronaldo jeszcze przez 2 lata. Jeżeli chodzi o tą najbliższą przyszłość, to na pewno trzeba tutaj poruszyć wątek nadchodzących mistrzostw Europy. Ronaldo w drodze na Euro podczas eliminacji znowu zrobił to, co robił przez większość kariery, czyli pobił kilka rekordów. Portugalczyk jest piłkarzem, który ma najwięcej występów w reprezentacji i najwięcej reprezentacyjnych bramek. W końcu Portugalię reprezentuje od sierpnia 2003 roku. Jego największym sukcesem bez wątpienia było zwycięstwo właśnie w Mistrzostwach Europy z 2016 roku. No i sam Cristiano ostatnio przyznał, że jadąc na tegoroczne Euro, on i wszyscy reprezentanci Portugalii muszą realnie dążyć do finalnego zwycięstwa. W ostatnim odcinku na temat Ronaldo również przytoczyłem jego całą wypowiedź, z której jasno było można zrozumieć, że piłkarz ma naprawdę ogromną ambicję, żeby pożegnać się z Mistrzostwami Europy, wygrywając je już drugi raz. Oczywiście będzie to bardzo ciężkie wyzwanie, no bo takie ambicje ma przecież każda reprezentacja, która tam jedzie. O ile jego taki klasyczny last dance będzie miał miejsce najprawdopodobniej na Mundialu w 2026 roku, to już teraz na nadchodzących Mistrzostwach Europy jego występy będą pełne emocji, no i symbolicznych momentów, gdy wielu kibiców na całym świecie będzie śledzić każdy jego ruch na tych ostatnich Mistrzostwach Europy. Dla fanów będzie to moment, w którym pożegnają swojego idola. A dla samego Ronaldo czas na refleksję nad niezliczonymi osiągnięciami w reprezentacji, no i na wspominanie tych pięknych momentów podczas Euro. Nie będzie to jego finalny koniec kariery, ale będzie to na pewno ostatnie Euro, które będzie się wiązało z ogromnymi emocjami. Dlatego koniec jego kariery jest nieuniknioną perspektywą nie tak dalekiej przyszłości, ale zostaje nam jeszcze trochę czasu, aby śledzić ostatnie ruchy Ronaldo i cieszyć się każdym jego występem. Bo nieważne, komu się kibicuje i kogo się wspiera, to i tak, kiedy takie legendy powoli schodzą ze sceny, no to zawsze towarzyszy temu smutny, nostalgiczny klimat. Cristiano Ronaldo nadal jest jeszcze w grze. Nadal kontynuuje tą historię i zostały mu 2 lata w Al Nassr. Występ na Euro oraz ostateczny Last Dance na Mundialu. Można się teraz tylko domyślać, czym jeszcze Ronaldo nas zaskoczy, zanim finalnie zawiesi buty na kołek. No i jakie rekordy jeszcze uda mu się pobić. Wraz z reprezentacją Portugalii ma realne szanse na zdobycie kolejnego Mistrzostwa Europy. A odpowiedź na to, czy mu się uda, poznamy za niecałe 2 miesiące. Będzie to bardzo ciekawy oraz ekscytujący czas, nie tylko pod względem kariery Ronaldo, ale oczywiście w całej piłce nożnej. Dlatego spodziewajcie się wielu materiałów związanych właśnie z nadchodzącymi Mistrzostwami Europy na kanale Czysta Piłka.
piłka. Także pamiętaj o zostawieniu subskrypcji, bo według statystyk to wiele osób, które ogląda moje filmy, nie zostawiło jeszcze subskrypcji. Także z góry za to dziękuję, mega doceniam wasze wsparcie, no i tymi słowami powoli się będę z wami żegnał. Dajcie znać w komentarzu wasze zdanie dotyczące tego, jak dalej będzie wyglądała przyszłość Ronaldo. Czy uda mu się jeszcze zagrać na Mistrzostwach Świata? Czy według was po karierze dalej będzie coś działał w piłce, czy raczej zdecyduje się na spokojną emeryturę? Chociaż znając Ronaldo oraz jego ambicje, no to byłoby to coś aż niepodobnego do niego. Także czekam na wasze przemyślenia, wielkie dzięki, że oglądaliście do końca, słyszymy się już niedługo w kolejnym odcinku, także trzymajcie się i na razie.